Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj DreamAmp w połączeniu z Infinity 9.2i. Co się tutaj z tym ciekawego zadziało i co się będzie działo? Zapraszam na odcinek. DreamAmp reduktora szumu mamy przygotowany. Ja Wam zacznę króciutko, w paru słowach opowiem, od czego cała historia się zaczęła i co się stało. Klient miał zamówiony DreamAmp, wzmacniacz marzeń, reduktora szumu. Jak widać, bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajny front panel, szczotkowany czarny, ładne wykończenie w czarnym połysku, trafa na zewnątrz, jest to model robiony wzdłuż. Bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, ja na żywo go widzę, to wygląda świetnie. Ale przejdźmy do meritum, co się stało. Cuda troszeczkę działy się z kolumnami Infinity 9.2i. One są w tej chwili rozebrane. Znowu, ponieważ były w naszym oddziale na Śląsku, gdzie Karol z Marcinem, chłopaki, których pozdrawiam, bardzo fajnie tutaj tą modyfikację zrobili. Wszystko było sprawnie. One miały upalony oczywiście L-pad, te kolumny, rezystor, kondensatory. Troszeczkę się tutaj zadziało, więc to wszystko zostało naprawione i zrobione. Więc to tutaj sprawa tego już jest, powiedzmy, zrobiona. To nie ma problemu. Kwestia może Wam wyjmę, nie wiem, czy to będzie widać. No nie będzie widać, ale dobra, ja Wam potem pokażę na samym końcu, co tutaj w środku jest. Zwrotnica na podzespołach Janssen Superior, Z-cap niebieski i tak dalej. Także wymiana na foliówki z doborem odpowiednich parametrów. Wszystko sprawnie, wszystko działało fajnie. Na wzmacniaczu tranzystorowym oczywiście wszystko hulało, dopóki nie podłączyło się lampowca. No i teraz, co się za dziwna rzecz zadziała? Ja Wam tego nie pokażę, bo już to rozłączyłem. Nie chcę z powrotem męczyć lampowca, bo nie na tym to polega, ale dokładnie Wam opiszę, co się działo. Po załączeniu napięcia w lampowcu, wiadomo, około 30 sekund, on załącza już tutaj wysokie napięcie, przekazuje prąd na lampy po wstępnym wygrzaniu tych lamp. I teraz głośniki niskotonowe, spójrzmy z boku, ja Wam palcem będę dusił, robiły coś takiego, bez dźwięku, bez niczego, puf, 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 o, tak sobie pracował głośnik, pyk, 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 wszystkie głośniki w jednej kolumnie i w drugiej. W jednej troszkę bardziej, w drugiej troszkę mniej. Z tego tytułu, że przejdźmy do zwrotnic. Z tego tytułu wystąpiło pompowanie, mówiąc w cudzysłowie, tych głośników. Z tego tytułu, że mamy tak, a nie inaczej zaprojektowaną i wykonaną zwrotnicę. Wydaje się, że jest wszystko ok. Natomiast w czym leży problem? Tutaj mamy jeszcze taki przełącznik, gdzie powiedzmy ten... tą częstotliwość możemy sobie regulować, jest dodatkowy rząd załączony, kolejna cewka, rząd rezystorów i kolejne kondensatory, ale obojętnie czego byśmy nie zrobili, to i tak występowało pompowanie, czyli ruch membrany w tych kolumnach głośnikowych. Powodem są tutaj te kondensatory. Jak zobaczycie pojemność tych kondensatorów, zaraz Wam powiem, co się dzieje, to będziecie wiedzieli dlaczego. Zobaczcie, 842 mikrofarady. Jeden, drugi, trzeci. Kolejny, 315 mikro i 200 mikro. I teraz o co tu chodzi? Jeden tylko. Jeden kondensator jest równoległy. Reszta kondensatorów to są kondensatory w torze. Dobrze słyszycie. Kondensatory w torze głośników niskotonowych. A więc dla głośnika niskotonowego mamy tutaj kilka tysięcy mikrofaradów. Polega to na tym, że mamy odfiltrowaną najniższą częstotliwość, czyli powiedzmy, już teraz nie powiem Wam dokładnie, powiedzmy, że kolumny grają od zera do maksa, tyle na ile pozwala oczywiście głośnik niskotonowy, częstotliwość jego rezonansowa i zestrojenie obudowy. Natomiast tutaj mamy najniższą częstotliwość obciętą, powiedzmy mają grać od 35 Hz w górę, a dół odfiltrowany. Wiadomo, niskie częstotliwości filtruje się tylko i wyłącznie kondensatorem. Cewką tego nie zrobimy, ponieważ ona kształtuje nam cięcie wysokich częstotliwości. Dlatego też w torze jest potworna wartość kondensatorów. I teraz
kondensatory, cewki, transformatory głośnikowe wzmacniacza lampowego i robi się olbrzymia pętla, pętla indukcyjna, czy jak to inaczej nazwać, i następuje wzbudzenie. No, zaczyna to wszystko się wzbudzać i po prostu pompuje to głośnikami. Najlepszą rzeczą, jaka jest do zrobienia, oczywiście my sobie zrobiliśmy już tutaj, zrobiliśmy sobie naszą kliówką, ja na to mówię, cały wykres pasma przenoszenia, gdzie jest dziura, gdzie nie ma dziury, w SPL, tak żeby dopasować to zbocze. Wiadomo, nigdy nie zrobimy idealnie płaskiego wykresu, nie na tym to polega. Chodzi o to, żeby to brzmienie dopasować, żeby zrobić to SPL, powiedzmy, poprawnie, bardzo dobrze, ze zgraniem fazowym, ale tutaj nie robimy cudów. Nie będziemy tej zwrotnicy przerysowywać i robić jej od nowa jeden do jeden, ponieważ wyobraźcie sobie teraz, gdybyśmy mieli zamontować z cewek rdzeniowych, to są cewki transformatorowe, gdybyśmy mieli to zamienić na cewki powietrzne, nie daj Boże na cewki taśmowe, dodatkowo dać kondensatory, nawet crosscapy 840 mikro, a tu mamy kilka tysięcy, no to możecie sobie wyobrazić, że ta zwrotnica była wielkości połowy tego stołu albo dwa takie wzmacniacze lampowe przynajmniej. Pierwsza sprawa, nie wejdzie to do środka. Druga sprawa, jest to bezsens totalny, jeśli chodzi o cenę. No czyli trzeba by zrobić zwrotnicę zewnętrzną, to już jest kompletny bezsens tu w przypadku tych kolumn. No i ceny i koszty byłyby horrendalne, więc to jest, zostawiamy to. W to miejsce najlepiej, już oczywiście mieliśmy zrobione próby, dopiero później zamówiony towar, po pomiarach, po próbach i tak dalej. Zamontowane zostaną dwie cewki powietrzne Jansena, do tego wchodzą dwa crosscapy 68 mikro równoległe. I jaką mamy zwrotnicę? Robi nam się zwrotnica drugiego rzędu, czyli ze spadkiem 12 dB na oktawę. W torze głośników niskotonowych nie jak tutaj kondensatory, tylko cewka, jeden kondensator równoległy na samym końcu podłączony. Zrobiliśmy próbę, zbocze idealnie. Prawie idealnie, wiadomo, lekki dołeczek, tu kapkę, lekka górka, ale to jest w granicach, mówię, 1 decybela, 1,2, 1,4, tu dołek 1 decybel, ale cała charakterystyka pasma przenoszenia również się w takich granicach waha, nawet większych tutaj, jeśli chodzi o sekcję średnio nisko, średnio wysoką i wysoką tonową, czyli super tweetera, emitter LR, który tutaj widzimy na samej górze. Natomiast problem polegał na tym, że tego nie szło słuchać. Druga sprawa, to musi brzmieć i na tym wzmacniacz lampowy musi pracować. Tu nie musi być wielki tam, wiadomo, no to są kolumny dość ciężkie do napędzenia, ale nie trzeba tutaj wielkich zestawów monobloków. Ta lampa sobie doskonale z tym poradzi, tylko mówię, no musi być prawidłowo zrobiona zwrotnica. Tutaj niestety, ale tego nie uzyskamy. Wszystko to zostanie, to będzie odpowiednio dobrze, prawidłowo połączone. Tutaj wejdą cewki, wejdzie kondensator, tak naprawdę, i to wszystko skręcamy z powrotem, żeby po prostu wizualnie te elementy w zwrotnicy zachować, na kiedyś tam mogą się przydać w razie sprzedaży, żeby tutaj nie wypruwać tego. Sprawdzaliśmy też również wartości tych kondensatorów, dlatego nóżki tutaj są odłączone, odlutowane, my je za chwilę przylutujemy z powrotem, będzie cewka, kondensator, reszta połączona, tu jest jeszcze przełącznik, który będzie nieaktywny, ponieważ to jest bez sensu, my go nie będziemy podłączali. I tak, można powiedzieć, prosta, nieskomplikowana zwrotnica będzie pełniła bardzo dobry i wymierny efekt. Nic nie będzie się działo, będzie można spokojnie słuchać muzyki. Także to jest to, co często powtarzam, że nie zawsze ilość elementów i ich jakość idzie w parze z dźwiękiem. Tu jest zwrotnica bardzo rozbudowana, masakrycznie duża pojemność kondensatorów i kompletnie mija się to z celem, ponieważ wzmacniacz sobie z tym nie poradzi. Tranzystor sobie radzi. Nie wiadomo jak długo, czy też by go na końcu nie trafiło, mówiąc w cudzysłowie, no ale lampa nam po prostu tutaj się męczy przy tym. No ale nie dziwię się, bo przy takiej pojemności kondensatorów, to co się dzieje, mówię, ta pętla indukcyjna, to jest po prostu obłęd. Tak więc montujemy to wszystko. Na końcu pokażę Wam, że tego pompowania już nie będzie. Ja jeszcze może między teraz tym, co mówię, a fazą końcową pokażę Wam jeszcze, tylko wykręcę jeden głośnik, pokażę Wam wnętrze tych kolumn. Wnętrze kolumn, ja narobiłem trochę bałaganu, ponieważ te kable były ładnie porozpinane, ja musiałem tu rozpiąć. To jest na próbę tylko, ten kondensator i ta cewka, byśmy sprawdzaliśmy po prostu to pompowanie, tak zwane jeszcze dodatkowo tych głośników na innych cewkach, innych kondensatorach.
Nieważne. Tutaj jest zamontowana zwrotnica, a reszta tych zwrotnic to za wiele nie będzie widać pewnie. No może zrobię tak, może coś zobaczycie. No nieważne. Siedzi ta zwrotnica tam w środku, dodatkowo rozbudowana, ponieważ układanie elementów jeden na drugim na oryginalnej zwrotnicy, która jest z tyłu na terminalach, nie ma sensu. Jest wszystko tutaj osobno rozłożone, tak jak to powinno wyglądać. Kable będą bardzo ładnie pospinane i tak dalej, żeby nic tam się nie działo, nie latało. W środku będzie dobite wytłumienie, no i będzie zamontowana ta, którą widzieliśmy, wielka zwrotnica, oczywiście nie podłączona częściowo, tylko z tymi cewkami nowymi, które do nas doszły, będzie zamontowana, no i te dwa głośniki tutaj niskotonowe będą zamontowane. Sam głośnik niskotonowy wygląda w ten sposób, to jest duży byk, naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajna membrana, trzeba tylko uważać, bo to jest... To jest, można powiedzieć, tak plastik, mówiąc ogólnie, więc trzeba uważać, bo wystarczy puknąć, uderzyć w nią i niestety głośnika nie odratujemy już. Głośniki w idealnym stanie, w bardzo dobrym, tak samo wszystkie przetworniki średnio-niskotonowe, średniotonowy ten Polydom. A sobie tego odłożę, zaraz Wam pokażę resztę, Polydom. No i wysokotonowy emiter, to jest super tweeter. Wszystko jest idealnie, głośniki były sprawdzane, są sparowane, no znaczy są sprawdzone, one idealnie wykazują te same parametry, żadnych odstępstw od normy. Jedyne co trzeba przy zakupie Kappa uważać rzeczywiście na te Polydom, także ja już uprzedzam, jeśli ktoś będzie chciał sobie kupić Kappa 9.2i bądź tego podobne i nie znajdzie schematu, można zadzwonić, zapytać, ja wam powiem, czy one będą współgrały z lampowcem, bo prawdopodobnie będzie trzeba zrobić taki manewr, jak my tutaj zrobiliśmy odnośnie zwrotnicy, no ponieważ ta zwrotnica jest, no, może nie nieporozumieniem, ale naprawdę no, nie nadaje się do tego, żeby połączyć ją z lampowcem. Tak, i to jest kwestia nie lampowca, nie winy lampowca, mówię od razu, jest to wina zwrotnicy i tego, co tam jest i w jaki sposób zmontowane. Odnośnie polidomów, jak będziecie kupować kiedyś Kappa, przyjdzie Wam do głowy, trzeba uważać na te głośniki, ponieważ masę takich głośników występuje w podróbach, w zamiennikach, tak samo te kapturki takie, my te polidomy naprawiamy, ale te kapturki tutaj przy lekkim, one muszą być mleczne, żółtawe. Nic z tym się nie dzieje, że one są żółte, ale przy dotyku one muszą leciutko się uginać, one muszą być miękkie. Nie mogą być twarde, tak zwane dekle płaskie, jak gdzieś tam można spotkać na różnych aukcjach, czy na eBayu, czy gdzie indziej. Są to zwykłe dekle plastikowe, twarde i ten głośnik, wierzcie mi, robiliśmy już testy, nie brzmi w ogóle. To się nadaje po prostu do śmietnika, a kosztuje takie zamiennik, nie wiem, 50, 60, 70 euro. Mogę się mylić o 10 euro, ale mniej więcej takie ceny były. No więc to jest katastrofa, z tym dajcie sobie spokój. No tutaj naprawa takich głośników jest droga, ale rzeczywiście jest to przywracane do stanu fabrycznego łącznie z parametrami. Więc tylko i wyłącznie jak kupujecie, żeby nie były popękane. Jeśli są popękane, jest to do naprawy, będzie z tego samego tworzywa, miękkie, muszą się uginać, jak będziecie sprawdzać. Nie może to być żaden twardy plastik. Już nie mówiąc o zamiennikach, jakie występują czarne, równie dobrze moglibyście kupić sobie kopułkę przeciwpyłową i ten głośnik przykryć. Tak samo to jest zrobione, no więc po prostu porażka. Koniec gadaniny. Teraz musimy wrócić, na chwilę się z Wami rozłączę, wrócimy do zmontowanej zwrotnicy, ustawimy sobie kolumny, wzmacniacz, na końcu podłączymy, no i oczywiście musimy się tutaj brać szybciutko, pokażemy Wam, jak to będzie się sprawowało, że tu już w tej chwili będzie wszystko ok, kolumny jadą do klienta do Irlandii, już niedługo wyjeżdżają, więc musimy tutaj się streszczać, żeby uwinąć się i w o czasie przygotować całą paczkę do zabrania. Infinity 9.2 mamy ukończone. Tak w tej chwili się prezentuje zwrotnica toru całego niskotonowego. Obok, poniżej mamy zwrotnicę dla torów średnio-niskotonowego, średniego i wysokotonowego emitera R, o czym już wspomniałem. Także pozostałe przewody mamy wyprowadzone od terminala do zwrotnicy. Na nowo cała zwrotnica jest na nowo połączona odpowiednio. Widać, troszkę się zmieniła. Podłączamy głośniki. Myślę, że za chwilę odpalimy wzmacniacz lampowy. Ja, wydaje mi się, małą gafę tutaj zrobiłem. Pozdrawiam serdecznie pana Przemka, właściciela tych kolumn. Wydaje mi się, że nie Irlandia, ale Norwegia. Chyba to pokręciłem, ale tutaj już to już no najmniej istotne akurat. Chodzi tutaj o całe tutaj założenia techniczne w tym przypadku tych kolumn. Jedna kolumna, druga kolumna. Upychamy wytłumienie. Wzmacniacz lampowy Dreamamp już czeka na odpalenie. Za chwilę będziemy wkładać wytłumienie, sprawdzimy jeszcze wszystko, no i
podłączamy, zobaczymy, jak to wszystko się zgra. Tak więc nadeszła wielka chwila Infinity 9.2 i wzmacniacz lampowy DreamAmp reduktora szumu, który dobrze znacie. To, co mówiłem na początku, występowało tutaj pompowanie. Mogliście na filmach po kolei zobaczyć, co się tutaj zadziało, co zrobiliśmy, jak to zmieniliśmy i tak dalej, i tak dalej. Załączymy sobie w tej chwili wzmacniacz lampowy. Ja Wam coś pokażę, on jest podłączony. Proszę bardzo, wzmacniacz jest załączony. On potrzebuje chwilki, żeby dojść do siebie. Lampy się zaczęły grzać. Zaraz pyknie sobie i załączy się. I zobaczymy, co będzie dalej. No, jeszcze chwilę. O, jest. Pyknęło, załączył. Wzmacniacz mamy włączony. Zrobię Wam pod kątem, zobaczcie, membrany. Nic. Tu nie ma w tej chwili najmniejszego ruchu. Czyli ta cała indukcyjność, ten rząd akumulatorów, który był, robił olbrzymią pętlę, która powodowała właśnie pompowanie tych membran. Tu jest cisza kompletnie. Nie tyle, że nie brumi, nie szumi, to jest cisza. Ja Wam włączę jakiś utwór, oczywiście z YouTube, z darmowych utworów. Nie będziemy sobie robić żadnych odsłuchów w tej chwili. Pokażę Wam tylko, nie wiem, co to jest, nawet to pierwsze z brzegu, zobaczymy. Dobra, coś tam, brzdąka. Coś leci, o dobra, troszkę głośniej. No i chodzą, grają. Nam trochę basu wejdzie. Jak widać, wszystko jest w najlepszym porządku. Z tyłu wzmacniacz ma oczywiście przełącznik lamp z 6 AN8 na 5 AN8, ale nieważne, zrobimy sobie na zero głos, żebyście zobaczyli, że wzmacniacz jest podłączony. Zrobimy najazd na membrany. Nic kompletnie się tutaj nie dzieje. Także pakujemy kolumny, które wyjeżdżają. Poprawione, zrobione do właściciela. Panie Przemysławie, panie Przemku, życzę miłego słuchania. Wreszcie będzie mógł pan się oddać tutaj chwilą relaksu przy działającym sprzęcie. Nic się nie będzie działo, więc nareszcie będzie można spokojnie posłuchać muzyki. Ja powiem tak, że mimo tego, że te kolumny nie mają wysokiej skuteczności w granicach 89 dB, bo tu więcej nie ma, mimo tego bardzo fajnie ten wzmacniacz zgrywa się z tymi kolumnami i naprawdę świetnie sobie radzimy. Tutaj męczyliśmy trochę te kolumny na innych utworach, troszeczkę takich ostrzejszych, szybszych, z szybszym bitem, więc też tutaj świetnie jest kontrolowany ten bas, którego naprawdę nie brakuje. No, trzyma go mocno w ryzach ten wzmacniacz, ten bas. Także słuchajcie, wyłączymy sobie wzmacniacz. Ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Pana Przemka gorąco pozdrawiam i życzę mu miłego słuchania. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.